Mieszkańcy Kozienic będą mieli kolejną okazję, aby pomóc Mai Kultys spełnić marzenie o zdrowej nóżce. W sobotę 25 sierpnia odbędzie się loteria fantowa, z której dochód zostanie przekazany dziewczynce. Losy będzie można kupować na stoisku w okolicy Świetlicy na terenie Ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu od godziny 18. Organizatorzy zapewniają, że każdy los będzie wygrany, a w puli nagród znalazło się wiele cennych przedmiotów. M.in. książki, kosmetyki, perfumy, maskotki, zaproszenia na mecz Legii Warszawa i wiele innych gadżetów. Przypomnijmy, Maja czeka na operację wydłużenia nóżki. Jej koszt to około 500 000 zł. Do tej pory rodzicom dziewczynki udało się zebrać 298 tysięcy złotych. Jak poinformowała nas mama Mai, będzie to ostatnia tak duża zbiórka na terenie Kozienic na rzecz dziewczynki.